Od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku uchwałodawca zobowiązał każdego z nas, obywatela, posiadacza budynków, do złożenia deklaracji, jakie źródło ciepła posiada w swoim domu. Co prawda samorząd nie miał obowiązku przypominania nam o tym, żeby tę deklarację robić, ale dzięki inicjatywie pani dyrektor taka informacja wielokrotnie do mieszkańców Włocławka została przekazana. Dzisiaj częściowe podsumowanie tego procesu. Mieliśmy na terenie Włocławka 14 300 punktów adresowych, czyli tyle deklaracji przynajmniej powinno spłynąć. Na dzień dzisiejszy jest ich ponad 8 900. Tyle deklaracji wpłynęło do Wydziału Środowiska. W związku z tym, jak Państwo słyszycie, nie są to wszystkie deklaracje. Na ten moment jest to 62% wszystkich deklaracji, które powinny wpłynąć do Urzędu Miasta. Jakie są konsekwencje tego, że te deklaracje nie zostały złożone? Pierwsza konsekwencja wynikająca z ustawy to jest taka, że na osobę, która nie złożyła tej deklaracji, może być nałożona kara do 5000 zł. Druga konsekwencja jest taka, że nie będzie można zakupić opału na zimę, węgla, ekogroszku, więc bardzo proszę pamiętać o tym, bo to myślę, że na ten moment jest najważniejsze dla tych osób, które takiej deklaracji nie złożyły. I teraz jak uniknąć kary i żeby nie płacić jeszcze finansowo, nie dokładać do tego, że się deklaracji nie złożyło. Przede wszystkim należy złożyć czynny żal. Na czym to polega? Czyli bierzemy deklarację, wypełniamy ją i przynosimy do Wydziału Środowiska, czy ewentualnie tutaj do Urzędu Miasta na Zielony Rynek. Oczywiście ten czynny żal będzie skutkował do momentu, kiedy organ do tego powołany nie rozpocznie procedury egzekucyjnej, czyli kary. Czyli jeszcze raz, te 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy wniosków, które nie wpłynęły, jest szansa złożenia czynnego żalu, żeby uniknąć kary i żeby można było kupić opał na zimę. Kto jest tutaj organem, który miałby wszcząć tę procedurę egzekucyjną, karalną? Ustawa na ten moment nie określa tego dokładnie. Mamy nadzieję, że znowu nie samorząd będzie do tego powołany, żeby te kary egzekwować, ale znając praktykę tego rządu, najprawdopodobniej tak będzie. Oprócz tego, że będą problemy z zakupem węgla dla tych osób, które nie złożyły deklaracji, są też osoby, które korzystają z dodatku osłonowego w MOPR-ze i tam też jest wymagane złożenie deklaracji. W związku z tym osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy państwa, też muszą o tym pamiętać, żeby taką deklarację złożyć. Jak można tą deklarację złożyć? Jak już wspomniała pani prezydent, można przynieść deklarację do urzędu w formie papierowej. Ja zachęcam natomiast do złożenia deklaracji poprzez profil zaufany. Jest to dużo łatwiejsza forma i przede wszystkim możliwość wydrukowania deklaracji, którą musimy przedłożyć na przykład składowi węgla w dowolnym momencie, bo możemy to zrobić z domu. W przypadku złożenia deklaracji do urzędu trzeba się potem pofatygować do urzędu, żeby poprosić o wydrukowanie takiej deklaracji z unikalnym kodem, który został nadany po złożeniu. Deklaracje trzeba pamiętać, że przyjmujemy, musimy składać w każdym momencie zaistnienia zmiany, czyli na przykład jeżeli zmienimy źródło ciepła, musimy ponownie taką deklarację złożyć. Trzeba o tym pamiętać, że nie jest to akcja jednorazowa.
wszystkie nowo wybudowane budynki muszą taką deklarację złożyć w ciągu 14 dni od odbioru budynku. Za to są przede wszystkim kary, w związku z tym naprawdę należy o tym pamiętać, bo w momencie wszczęcia procedury no, nie będzie już można złożyć tego czynnego żalu. Dlatego naprawdę zachęcam Państwa, żeby jednak uzupełnić te deklaracje, da to nam jakąś możliwość też wiedzy na temat tego, jak wyglądają źródła ciepła, które znajdują się w mieście. No i przede wszystkim jest to wymóg ustawowy, który powoduje, że no, można być ukaranym.